Cześć Start, ja za rzadki widok u ciebie, dobra karma. Jeszcze! Dezen, jeszcze! Chwila, dobra. To ogarnę, tylko jak to wygląda, moce, dobra. I tak, tu mam te odłamki do zdobycia. Stacje kontrolne. Ułamki wypadałoby zdobywać, dobra. Jezu, a to jest takie nie, troszkę nieintuicyjne. Wydaje się takie normalne niby, ale nieintuicyjne to bardzo. Konwencja z Vancouver? Poczytam sobie, co to jest konwencja Vancouver. Konwencja z Van... System Vancouverski. Określałem także jako system autor numer. Jest sposobem podawania odwołań w pracach. Jest problem. To chyba nie to. To chyba coś wymyślonego na potrzeby gry. Siema, Femo. Dobra, i tak, tu mamy tak. Mobilne centrum dowodzenia, czyli to zniszczymy. O, mapka, więcej. O, tak wygląda mapka. Duże to nie jest. Tyle powiem. Tu jest zadanko jedno. Ale dobra, polecę sobie od punktu do punktu na tej mapce. I chwila, tu jest jeszcze Dion, żeby zdobyć sobie odłamki. O, tu jest. Gdzie ten Dion? A, tu jesteś. Muzyka fajna. Ja ci dam. Czego to się nie robi dla odłamków? Czy nikt mi nie, nikt ci nie pomoże, koleś? Oni mnie chyba biją. Mapka nie jest duża, więc w sumie... Dobra, kolejny... Bo zdobywam sobie te odłamki od razu. Jakoś nie mam ochoty być... tak zwanym kompilacjonistą, jak ja to mówię, tej gry robić na 100%, ale jak te mi odłamki się tak przydają, to w sumie nie szkodzi je zbierać. Czuła odłamki. Dobra, to zostało mi jeszcze tego trochę. Ciekawe, czy z te punkty kontrolne da się jakoś zniszczyć, czy coś? Nie, dobra, nawet nie próbuję. O tak,
To lubię. Dlaczego mnie napotykani kolesie chwalą? Wiedzą jak się nazywam. Już dopiero co przybyłem do tego miasta. Ale w sumie fajnie jest być chwalonym, to może będę tym razem złym? Tfu, dobrym? Tym bardziej, że no gra mocno się mocno zachęca do bycia dobrym. Nie wiem, jak myślicie? Tak samo jak w poprzednich częściach zachowujemy się jak zły potwór. Czy tym razem spróbujmy być dobrym? Wszechwidzące oko. Kim wy jesteście? Co ja zrobiłem właśnie? To twój wybór. Zbykam jego. Ja nie mogę być złym. Nie, ja nie mogę być złym, nieważne ile razy próbowałem przed takim Febi. Bullseye. 7 odłamków. Reggie, musisz to zobaczyć. Dozowcy zdewastowali miasto. Wszyscy mieszkańcy chodzą przygaszeni i poddenerwowani. To skutki stanu wojennego. Jeśli chcesz kontrolować ludzi, musisz ich złamać. Okupanci są do bani. Proponuję ci zatrzymać te opinie dla siebie. O, dobra. Jak jeden z nich? No ale to ładnie mi się dostaje. Dobra, i tu teoretycznie... Ale kusi, żeby zrobić to. Ej, tam są odłamki. Za takie rzeczy... Za takie aktywności poboczne też są odłamki, widzę. No zobaczymy, czy będzie lepiej być dobrym, czy złym, no. Chyba jednak będę tym złym. Jak już byłem w pierwszej, drugiej części, to i tym razem będę. To prawda.
Badzia. No dobra, tu wszystkie... Ale fajnie, że te aktywności poboczne zawsze coś dają. W sumie ciekawi mnie, czy... Bo tak, bo tutaj pokazuje mi w lewym górnym rogu mapkę USA, przynajmniej jakiegoś tam stanu. Czy będę mógł w jakieś inne miejsca podróżować jeszcze oprócz tego? To się w sumie zobaczy. Naprawdę potrzebna mi pomoc! Już ci pomagałem! Już dłużej nie wytrzymam. Jestem złym człowiekiem. Ale moja karma dobra jest na zbyt wysokim poziomie na razie. Dlaczego? O, już widzę tam drona. Dobra, gdzie ten dron? O, tu jest. Dobra, i co tu mamy do zrobienia? Sierkowe strzały w głowę. O, spoko. I więcej nie mogę. A, tu jeszcze pokazują różne rzeczy na mieście. No, to mi się nie chce takich rzeczy szukać. Złączyło cię? No, niedobrze. Reggie, przekaźniki na pewno ucierpiały w wyniku tej demolki. Ten tutaj jest zakręcony na amen. Nie licz na to, że dozowcy pożyczą ci klucze. Będziesz musiał wszystko otworzyć samemu. Tak się składa, że mam... No, zabili mnie. Pożyczyłem sobie kabel 5-metrowy Ethernetu. Good.
Reggie, przekaźniki na pewno ucierpiały w wyniku tej demolki. Ten tutaj jest zakręcony na amen. Nie licz na to, że dozowcy pożyczą ci klucze. Będziesz musiał wszystko otworzyć samemu. Tak się składa, że mam wyczesaną sztuczkę, która mi w tym pomoże. Wyczesaną, tak? Nowa moc. Wow. O, będzie gru. Uwaga, tam na dole. Dobra, to teraz trzeba tą stację zniszczyć. Dobra. Ciekawe, czy kadstęgi się jakoś zmienią, jak będę tym bardziej złym. Dlaczego ja zrobiłem coś dobrego? Myślę, że jak zdobędę jeszcze jedną umiejętność, to będę mógł wjechać Augustin do tego jej zamętu. Spokojnie, Narwańcu. Zapomniałeś, że ona własnoręcznie rozwaliła most z żelazo-betonu? Aha, czyli jak rozumiem, nie wierzysz w mój sukces, tak? Raczej nie. Pierdziele, ilu jeszcze dozowców jest w tym mieście? Całe szczęście, że masz przewagę liczebną. Czy ty się słyszysz? Jedna osoba może przemieszczać się szybko i bezszelestnie. Poza tym to, że jesteś sam, uśpi ich czujność. Nie spodziewają się ataku. Nie wiem, może jak im to narysujesz, to się poddadzą. Nie będę psuł niespodzianki. Słusznie. O, Janien, o, wskoczysz.
tu jest. No, biją troszkę. Nie mam dymu. Mogę powiedzieć? Mów, mów. No to kasynki miały niektóre w zależności od karmy. Niektóre. A i to i tak dobrze, że część. Wrzoski i krzyki. Łohohohoho. Pozbijam te odłamki, bo się na pewno przydadzą później. Co uciekasz? Co uciekasz?
Jakie tam plosze? Dobra, tu gdzieś jest, dobra. No, w ten sposób go nie trafię. Gdzie ten dron? Tu jest. A tutaj jest gdzieś, bo się rozbił. Albo i nie. Albo i tak. Olejciu. Trzeba to poprzyjmować, bo są odłamki. Ile zajmuje przełu przejście gry? Dostałem CDA. W tym CDA nie ma nic ciekawego. To mi się przyda. Siedem i pół godziny przejdziesz, a ze zbieraniem odłamków też? Bo zachciało mi się zebrać wszystkie odłamki. Bo te odłamki się przydadzą, na pewno. Muszą. No, Amcylak baba z wesela. Zbieramy do łamku to pewnie 10 godzin.
Ciekawe, czy dostanę jakąś platynkę za to. O, lejciu. Daleko trochę. Ale jak w 10 godzin, ej, to szybka, króciutka ta gra jest. Bardzo krótka. Krótsza od pierwszych dwóch Infamousów. Nie, żeby to było coś złego. Lubię krótkie gry. Wejdź na tą górę. No. Podobnie przechodziłem. O. Jest, w końcu zła karma. Każda ścieżka zła jest, jesteście bandytą. Ło, ale fajne szerwone. Bycie złym? Worth it. O Jezus. Reggie, szkoda, że tego nie widzisz. To miejsce jest opustoszałe, zero promów. Podobnie jest na lotnisku i dworcu. A po tym jak DOZ zablokował most, miasto jest odcięte od świata. Łatwo nie będzie, co? Tak. Dozowcy obchodzą się tak z każdym miastem, do którego ich wzywają? No, podobno. Dlaczego mieszkańcy się w ogóle na to godzą? Dlatego, że większość ludzi nie przedkłada życia nad wolność czy szczęście. A, nie. Aha. Przynajmniej umie pływać, a nie ginie. Jak kol. Łefit, bo to czerwony kolorek, no kurde, oczywiście. Widziałeś, jak to ładnie wygląda? Chyba to zdobędę w takim razie... A. W sumie, tak będzie było nawet szybciej. Dobra, to lecimy, no kolejną moc zdobyć.
sumie skoro tu już jest ten podłamek, to go zdobędę, no. Łach się szybko spina. Dobra, no i właśnie, pokażcie mi moce. Wykończenie. Nice. Czwarty poziom karmy muszę mieć. To jest fajne. Tu mamy ogień ciągły. U, karabin maszynowy mogę mieć. A i tak wolałbym mieć pioruny. Być sitem złym. A teraz sitem być nie mogę, no. Hello. Już kapitulują, boją się mnie. Nice. Granaty w końcu. Co się stało z tym Steamem? Dym z drugiej ręki jest niezdrowy. Żryjcie glebę! Jak dobrze być złym. Ciekawe, czy tutaj też będziemy zabijać braciszka. Ciekawe. Na tą moc trzeba odblokować i pójdziemy odblokować tą stację. Ogarnąć. Mapa nie jest duża. 1100 gier na weekly sale. A to już tak tradycyjnie, oni dużo przesyniają. Nie bardziej, że większość to są mi tak pewnie te małe niszówki. Robione w 5 minut w Unity. Takie fajne czerwone ognie. Naprawdę worth it. Panie, ostrożnie pan. Reggie, prawie na każdym rogu są punkty kontrolne i kamery. Takie są korzyści grania na własnym boisku. Tyle, że to nie jest ich boisko. Spróbuj im to powiedzieć. Co za moc dostałem? Ja z reguły jest po 200-300, no tak. Max to 400 chyba, a tak patrzę po typu. To faktycznie, no nawet swoją. Okej, to się nie uda, oby się udało. To było świetne! Rany, to działa! Reggie, zużyłem już wszystkie przekaźniki. Dawaj więcej! Nie, nie, nie ma mowy. Za bardzo się wczułeś w ten cały bioterroryzm. Musisz posiedzieć cicho przez jakiś czas. Jak to posiedzieć cicho? Czuję się świetnie! Chcę więcej wrażeń! Nie. Rozpracowuję teraz pewien trop z moim kolegą z policji w Seattle. Ale dopóki się nie ogarniesz, nie posuwam sprawy naprzód. Okej. Siedział cicho. Cokolwiek to znaczy. Ha! Patrzcie, ile czerwonego!
Pojawiły się zadanka poboczne inne. Teraz to można w sumie robić G na 100%. Ile trwa przejście na 100%? Dobra, to jest inne. Udało mi się. Już poczekajcie. Informacje na temat systemu łączności DOZ. Korzystają z centralnej anteny. Dzięki niej przekazują rozkazy wszystkim dzielnicom. Dobra, wiesz, gdzie znajduje się ta centrala? No, mówiłeś, że chcesz zobaczyć to miejsce, jak będziesz w Seattle. O, nie gadaj. 20 Space godzin. Needle? Space Needle. Mogę graffiti zrobić. Jedźmy skrajnie do Z, do Z. Kurde, no oczywiście, że źle. O panie, rysuję. W sumie nie takie złe te aktywności poboczne. Tym bardziej, że on nawet dobrze się bawię. Nie no, chyba wszystko przecież wymalowałem tutaj, co miało być wymalowane. Sprayu, panie dzieju. Ej! Fajne. Czekaj, co mam napisane? Mogę ją uderzyć? Przyjaciele z DOZ. Zmniejsz kontrolę do Z na 9, to się poniżej 30%. Ha, czyli będę mógł sobie przyjąć całkowicie. Jasne, to dobrze. Nie no, nie miałem początkowo w zamyśle, no. Miałem w zamyśle w ogóle przychodzenie tylko na 100%, ale w sumie czemu nie? Chyba teraz mi się nie spieszy do PSA trójki. Także czemu nie? A graffiti fajnie się robi. Nawet. O, i świat od razu stał się lepszy. Mogę zakończyć to, co?
Na, to innym razem. Platynkę robię. Sorry, z boki. Dobra, tu jeszcze jedną, bo tak, są jakieś pliki. Znajdźmy jeszcze dziennik audio, informatura. Kto mówi? Delsinie Row. Nie znasz mnie, ale ja cię obserwuję. Czuję się nieswojo. Przez to, co zrobiłeś, sensacyjne pogłoski o Augustini DOZ dotarły aż do Waszyngtonu. Bardzo mnie to cieszy. Jestem o jeden krok bliżej do zniszczenia Augustin. Niekoniecznie, ale chcę ci pomóc. Aha. A w czym konkretnie? Pomogę ci zniszczyć DOZ od środka. Ale musisz mi obiecać, że będziesz milczeć. Jeśli wyda się, że wstrzymamy, będzie po mnie. Nie dożyję odsiadki. Jesteś jedyną osobą, która może ujawnić, co Augustin robi z przewodnikami. Tylko ty masz dość determinacji, by pociągnąć tę sprawę do końca. Dobra, powiedzmy, że się zgadzam. Czego potrzebujesz? Przysłałem ci na telefon aplikację, która pomoże ci znaleźć moje raporty. Znajdź je, zapoznaj się z nimi i kontynuuj walkę. Cholera, muszę kończyć. Augustin to najpotężniejszy przewodnik, z jakim miałem styczność. A do tego trzęsie całym DOZ. Chcę wyłapać wszystkich bioterrorystów. Zapewnić globalne bezpieczeństwo. Idzie jej to tak dobrze, że góra uznała, iż DOZ nie ma już racji bytu. Mówię ci, młody. Nie chciałbym być teraz członkiem rządu. DOZ to tak naprawdę Augustin. Odrzucając DOZ, odrzucają Augustin. A to zły pomysł. Bomba z opóźnionym zapłonem. Ty jesteś zapalnikiem. Spoko. Przynajmniej nie ma tak dużo tych aktywności pobocznych, co nie przeszkadza. Można to porobić. Jak jest taki przesył tych mikroaktywności, to jest naprawdę co najmniej przytłaczające. Chyba tu najlepszym przykładem jest Dragon Age. Jak jest tego mało, no to można, bo czemu nie? Chyba jeszcze mi zostało tutaj jakiś tajno z agentów, czy coś, nie wiem. Chyba, że to jest jeszcze wyżej. Bo to jednak nie ma być sandbox. O, jest tutaj. To dobrze. Aby go odnaleźć, zabić. Nie obezwładzić, już zabić. Hello, my friend. I tyle z tego agenta. I teraz mogę sobie dzielnicę przyjąć, co? Tak! Dzień dobry.
dobry, tu telefon zaufania DOZ. Czy chcesz zadenuncjować bioterrorystę? Chciałbym zgłosić. Ktoś rozwalił w drobiazgi twój billboard. Sprawcą okazał się zabójczo przystojny bioterrorysta. Utrzymać pozycję. Wysyłamy oddział DOZ, który zneutralizuje zagrożenie. To mi się nigdy nie znudzi. O tak! Solidne ulepszenie! Ej, dlaczego on strzela przez... No dobra, ciekawe. Damn it! Ilu snajperów? Kurde, aj mi przywalił. Nie mam już dymu. Noise. Wiecie, co mówią o dymie z drugiej ręki, nie? Jaki śmieszek. To przecież... A, że zdobyłem właśnie. Dowcip telefonicie, śmieszek. Jej, zdobyłem całą dzielnicę. No nie ma tak dużo tych dzielnic. Znaczy, jeśli to jest faktycznie cała mapa. Jeśli to jest cała mapa, to na pewno jest tego mało. Dobra, to zrobię tak. To sobie odblokuję wszystko i na końcu... I to jeszcze, i tu. Pójdę pod zadanko. I tak mi to zaczęło zastanawiać... Zenku, odnośnie do tego, co powiedziałeś, że tak ja to nie ma być sandbox. W takim razie, czym ma być? Ma otwarty świat, ma aktywności poboczne. Czym jest sandbox? Czy nie tak, ale jednak nie. Co przez to masz na myśli?
No bo wiesz, no, według mnie taka gra to jest właśnie sandbox, jeśli ma otwarty świat, jeśli ma jakieś aktywności poboczne, to jest piaskownica. Testu na obecność genu na przewodnictwo. Zaproponowali mi przeniesienie do Departamentu do Spraw Specjalnych w nowo powstałym Departamencie do Spraw Obrony Zunifikowanej. Od tej pory miałem ścigać bioterrorystów ku chwale ojczyzny. Zgodziłem się. Nie protestowałem, nawet kiedy wbijali we mnie igły i szprycowali jakimiś cholerstwami. Mimo migren i ataków epilepsji trwałem niezłomnie w poczuciu misji. Uwierzyłem jej. No i zabili cię w buca, gościu. Ciasteczkowe drzewo tam było. Ale no, mimo wszystko, co złe, to złe, no. Nieźle. I czerwony. Jak rozumiem, przy tych dobrych graffiti dominuje niebieski. To jest kolejne graffiti. Czy muszę jakoś wyjść na górę? To znacznie ułatwia. Ciekawe co tym razem. Wygląda jakiś potworek z Raymana. Robot. Fajne. Dobra, tu gdzieś. Nad drzewkiem, to tu gdzieś. A, dobra, stary się zostanę. Ale to dobra, za chwilę. Wszystko w swoim czasie. Cicho.
Ja papa. Uciekając jak jasno, ale że faktycznie lepiej było być dobrym. Zdolna z ciebie bestia. Fajne. Nie wiem, ten Tainos Agentos. Gdzie on jest tutaj? To był cywil. Ten agent uciekł. Z tym sprayowania miasta. Ale fajnie się sprayuje, no. Ale agentos mi uciekł. I bum, dziecinko! No matko, ja nie umiem latać po ścianach. Dobra, do 10 razy szukam. To jest on! Już nie ma Tainos Agentos. A dobra, najpierw sobie zdobędę miastko. A później zajmę tym. I dwie dzielnice już mam. Bioterrorystę, ja ci dam bioterrorystę. Dzień dobry, to telefon zaufania DOZ. Czy chcesz zadenuncjować bioterrorystę? Ojejku, bioterrorysta namalował awangardowe arcydzieło na billboardzie. Proszę o wsparcie. To dziwne. Ktoś po raz kolejny zniszczył billboard. Natychmiast wysyłam oddział. Uuu, helikopter jest nawet. God damn it! To i tak miało wyglądać. Thank you.
Dym, 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 dajcie mi dymu. O, jest. Mogę wystrzeliwać pociski z rąk? No i tyle z tego helikopterka. No i miejsca przy okazji te szybkie podróże się odblokowują. Spoko. To mam moce. Jakie mam moce? Nowe jakieś coś? Nie, na razie nic. Wiesz, nie, przecież to mogę ulepszać. Dymne pociski, żarowe pociski. Wyścig dym. O. Żarowa rakieta. To jest jak najbardziej przydatne. Siarkowa bomba, dymny pocisk. No i spoko. I można lecieć na zadanko główne. Opłacalne to jest przynajmniej. Warto te rzeczy robić. A że jakieś achievementy wpadną, to tym lepiej. Jestem na miejscu, Reggie. Miałeś rację. A, achievementu. Ostatnio wbiłem pierwszą elektroniczną platynę. Wandertail. Podejrzaną aluminiową konstrukcję. Jestem z siebie dumny. Musiał się wdrapać na Space Needle. Nie, ładną mamy pogodę na wspinaczkę. Nie, nie, nie! Nie wydurniaj się! Stary, nie jestem wariatem, tylko kozakiem. Platynka, no. Pierwsza platynka. Jestem tak z siebie dumny. Hej, Reggie, mam całkowicie hipotetyczne pytanie. Jak wytłumaczyć to, że z jednych przewodników, na przykład Henka, potrafię wyssać moc, a z innych nie, na przykład z jednego z żołnierzy DOZ? Nie wierzę, czyli próbowałeś tego wcześniej. Hej, odpuść mi swoje, a nie mówiłem, Reggie, dobra? Szukam odpowiedzi. Ej, jak ja mam na to wejść? Chyba, że to tędy. Albo tędy. No gościu jest hardcorem. Myślałem, że DOZ je zablokowało. Jak rozumiem, idziemy dobrym tropem, aha. Nie przeginaj, a następnym razem nie rób ze mnie wała, okej? Okay? W końcu jestem twoim starszym bratem. Rany od środka wyglądają jeszcze szpetniej. Rozwalę to z przyjemnością. Del Cinero, już się raz rozłączyłeś.
Przepraszam, Betty, ale... Nie chcę słyszeć żadnych wymówek. Właśnie... wspinam się na... Space Needle. Cóż, jeśli nie chcesz ze mną rozmawiać, po prostu mi to powiedz. Odzwonię do ciebie później, Betty. Jak się cieszę, że... No, to lubię. Jestem na pomoście widokowym. Zachowaj czujność. Hello. Nie mam dymu. Coś dymu już mam, ale wciąż za mało dymu. No dobra, czas pozbawić tej iglicy oczu. Aha, to coś trzyma to wszystko w kupie. Co jest? O, ciebie jeszcze nie widziałem. Reggie, oni tu sprowadzili małą armię. No, to znaczy, że jesteś w dobrym miejscu. Albo, że nie lubią, jak ktoś majstruje przy ich sprzęcie. Skup się, Delsin. Uda ci się jakoś zakłócić ich łączność? Tak, widzę. Widzę jakąś kotwę. Trzyma wszystkie anteny. Kurde, ciężko. Ej, to jest ciężkie, to jest trudne. Ej, to jest ciężkie. Tak w otwartej walce. Zabiłem go już?
No gdzie mi uciekacie? To się chyba nie uda. No nie zaszkodzi mieć kilka mocy więcej. Co tym razem umiesz? O, to będzie mocne! Jak ty się tych mocnych uczysz? Fajnie ich serii, zła karma. Zabijaj przyczynku, aby sprawiać. Będzie zabijał do szybko sobie rozdania. Aha. Ale faza! Mam nadzieję, że Reggie to widzi. Lecą kotwy. Halo, Science Center? Zgłoście się, odbiór. Nie słyszę ich. A pan? Nic poza łącznością lokalną. Woohoo, czas! Znajdźmy pierwotnych przewodników, żeby zyskać więcej mocy i to miasto jest nasze! Spokojnie, tylko kilka uliczek. I to w najbliższej okolicy. DOZ ma wciąż 98%. Ale stary, wykopaliśmy ich ze Space Needle, nie? Zniszczyłeś im tylko centrum łączności. Może są głusi, ale nie głupi. Wykopanie ich z miasta zajmie nam trochę więcej czasu. A myśmy dopiero zaczęli. No, no jak to się mówi, każda długa podróż zaczyna się od jednego wypasionego taga. Kto tak mówi? No ci, Chińczycy. Mam sobie wymyślić coś, co wybrać. To jest fajne. Reggie, widać wszystko z dołu? Żartujesz? Ludzie z Portland to zobaczą. Niech DOZ wie, że tu jestem. Kto tu jest? To nie jeden z trójki uciekinierów. Fajne, ale co w zasadzie oznacza? Nie wiem. Sztandarowiec po prostu zwiał, zanim pojawili się dozowcy. Delsin, dowiedziałem się czegoś o tych zbiegłych bioterrorystach i... Reggie, nie sądzisz, że przydałby mi się piarowiec? Co? O czym ty gadasz? No bo ludzie zaczęli na mnie mówić sztandarowiec. Wyobrażasz to sobie? Wiesz co, może to nie jest najlepszy pomysł, żeby się kręcić teraz przy Space Needle. A dlaczego nie człowiek z dymu, albo chociaż zadymiarz? Słuchaj, ja powęszę jeszcze tu i ówdzie w sprawie tych zbiegłych bioterrorystów. A ty w tym czasie możesz na przykład pozatruwać życie naszym dozowcom. Uwolnij Sytlus, proszę... Dobra. Ohoho! Cywile też się liczą? Nie, cywile się nie liczą. Co to jest? Chyba zadanie główne. No nic. Na razie to trzeba centrum ogarnąć. Jestem przewodnikiem. No to po co to robiłeś, chłopie?
O, umarł. Sobie przy okazji, tu jest kolejna ta jednostka, to może ją załatwić. No, dym. O nie! Spoko, pomogłem ci. Będzie ciężko. Ja nie zniszczyłem tych przodkiem kamer już. Ej, gdzie jest jakieś wejście na dym? Jak tam wejść? Na pewno nie tędy. Jany Luch tu jest w ogóle. I wybuchł bez dymu. No w sumie tak też można. Też można. Ajajaj, bez dymu tu dużo nie zdziałam.
Dlaczego dym? Infamous? Dokładnie, Infamous. Taki fajny tytuł, powiem. Debil. Say hello to my little bum bum. To alchemia? Nie, to bum bum. No cześć koledzy. Jak to jeszcze do mnie strzela? Aaa, stąd. Ja zniszczę to zrobity. Ale nie no, graficznie gra wygląda świetnie. A który to jest rok? 2013? Ale więcej niż nieźle jak na konsolę. Dobra, wyjdź, chodź w sumie, poziom pierwszy bandyto, huhu, co do niej wyszedłowiec. Dobra, nie jest źle, to jest chyba zadanie główne. A jest tych troszkę rzeczy do zrobienia. Dobra, skoro tu już jestem, to wezmę te odłamki. W tej gry tak wyglądały. No. Ale nie, fajnie mi się gra, bardzo fajnie mi się gra. Aż chce się faktycznie to zrobić na 100% i platynkę dostać. A ta gra, no musiała być jak nic. Tym bardziej, że jest nawet fajnie zaprojektowana.
wciąż, wiesz, jak bierzesz pada do łapy i znasz przy nią przyjść, no, to czujesz się jak w domu. To jest ta sama gra, tylko inaczej zrobiona. Tak ja spokojnie mogła być właśnie z czasem, no. Ona wyszła na premiery, no, w okolicach premiery PSA trójki. Czwórki. No i się im to optymalizować. Ja trzymam, tak, trzyma 30 FPS-ów. Także no naprawdę, to jest świetny tytuł. Dopracowany tym bardziej. I przyjemnie mi się go gra nawet niż poprzednie dwa infrasy. Cholipka. No. I mała ładniejsza niż GTA 5 wysokich, albo i Ultra. Ale też zauważ, że no, ja mam mniejszy świat niż GTA 5 i mi aktywności, więc mogli się w spokoju. Skupić na oprawie audiowizualnej. I jednocześnie nie zapomnieli o stronie technicznej. Jestem przestępcą. Tyle fajnie, a ich też przemijam w pył. Jestem tak potężny. Ale to konsola. Działa już switch. No właśnie zwróciłem uwagę, że pad wydaje mi odgłosy. O. Da, pokażcie mi mapkę. Całkiem spoiler już odblokowałem. Jezus, mają są jakieś pola zakłócające. Dobra, nie, najpierw pójdę sobie to ogarnąć. I ogarnę za chwilę. Albo dobra, kij. Jakoś dam radę.
Ty demon, nie było ci ostatnio, to nie wiesz, że nie działał. I czam Gail Lola, czy tam owe i nowe oczy. Ale fajnie, że się ich przemienia tak w pył. O kurde, to jest takie satysfakcjonujące. Że wow, wow. Wypraszam sobie, powiedziałem no imię sportowiec W2. Uhuhu. Są jakieś zakłócające urządzenia, trzeba będzie je ogarnąć. Gdzieś tutaj. A, chyba to widzę. Nie. A może? Nie. Dobra, czyli to są całe te zagłuszacze. Znaczy, nie mogę się domyślić, że to jest wieża. Ej, no jak nie zdążyłem? No czasami to jest trudniejsze. Dobra, o nie! Super atak mi się wyłączył. Czemu ty pożywi się dymem? Bo jest gościem z mocą dymu.
Tu gdzieś jest. Gdzie ta kamera jest? No gdzieś tutaj patrzy. A tu była cały czas. A skoro tu już jestem, to chyba graffiti walne. Dlaczego przed tym uciekacie? Ja nie jestem złym. No dobra, jestem, no ale nie musicie uciekać. Przecież was nie zabiję. A bo uciekajcie. No to rysujemy. Też sprayujemy. To się fajnie zapowiada. No, całkiem, całkiem. No. Tak po prostu. To jest podejrzany gościu. O mój Boże, no. W Krakowie były przeładowane. O kurde, w Krakowie to by osiągnął pełnię swojej siły. Osiągnąłby finalną formę. Ekskluzyw. Gierki nie ma na PC? Nie? Ekskluzyw, no ekskluzyw, oczywiście, że ekskluzyw. Uła! Nie zazdroszczę typowi, który był zaraz pod.
Okej. Jeszcze ich dużo dostał do zlikwidowania. Nie ma litości. O kurde. Dym. Ale się mnie boją. Chyba jestem potężniejszy niż wcześniej. Teraz na dwa hity już giną. No bez jaj. Przyblokowałem się trochę. A już tak dobrze szło. Tak niewiele brakowało, żeby ogarnąć to. No nie, od nowa te wieże trzeba rozwalać. Wszystko od nowa. A nie, to jest inne.
O, dym, dym, dym. Wysysaj tego dyma. Kto? W sumie nawet sporo już gram jak na razie. No, już prawie całą dzielnicę zniszczyłem z tych stacji. Te ciągle mnie atakują. Ciągle. Jakiś szybik może jest? Cholera jasna, no nie mogę lecieć tak na Rambo. Nie jestem kulotworny. Chyba, że mogę. Zapiszę w razie czego. Jakie to celowanie jest głupie. Nie ma autoaima. Dobra, o to mi chodziło.
Łaskocze. Bo tutaj sobie, bo muszę dzisiaj One Punch Man oglądać. A One Punch Man to jest jedno z najlepszych anime, jakie w życiu oglądałem. Ale powiem ci, że no... Ogarnę do końca tą stację, którą teraz ogarniam. Znaczy no, jeszcze tą stację, jeszcze kolejną i w koniec streama. No i właśnie, Demon, co się z tobą dzieje? Ty nie oglądasz animu. Jesteś normalny. Demon, bądź ostatnim z normalnym. Już z normalnym, już nie jesteś normalny. Zamierzam oglądać go te w miarę normalne anime. Nie ma czegoś takiego jak normalne anime. Też miałem kiedyś tego typu myśli samobójcze, ale wytrzymałem, nie oglądam. Kurde, ale dobre to jest. Potem się klimacie, nie mogę niczym jak w serialach. No to nic nie pozostało, nic innego nie... Nie ograniczałem koszty, można jest stać wszystko. No. Nie no. Nie ma co rozpaczać, trzeba no. Docenić to. Matko, jak on wykręcił tą łapę. Co za typ. Dobra. Czyli została mi tylko jeszcze jedna stacja tutaj.
W serialach postać ogranicza aktorstwo, bo aktor nigdy nie odtworzy perfekcyjnie wizji pierwzoru, a w animu postać możesz narysować jaką chcesz, taką przewagę. A coś w tym jest. A skoro tu jestem, to maźnę jakiegoś. Jakieś grafitu. To mam znacznik. Zapomniałem, to padem steruje. O nie, pad mi wydaje dziwne dźwięki. Nie wiem, czy tak powinno być. Znaczy, tak powinno być. Fajny safe. Lekarska jest dobra i nie jest 5 FPS-ów, to przyjmie się, to nie da. Ech, i to atakowanie mu... Nie no, co w ogóle goście od w Sucker Punch mają do muzyków? Wow, wyparowałem go. Jak dobrze być złym. O, fajna... Góra. Różowy... Trakobus. O. Może jednak, a może nie. O tak, mam moc. Zgodzę się, pewnie też będą grajkowi do zabicia. No ja jestem święcie właśnie, też miałem to wcześniej mówić, ale jestem święcie przekonany, że tak będzie. Jaka to jest gierka, jaka ta gierka jest ładna. Tylko chińskie bajki mu w głowie. No wybacz mu, każdy ma swoje dziwactwa. Nie no dobra, nie. Demon jeszcze jest w miarę normalny. Naciskiem na jeszcze. Pomyśleć, że ta gra ma już 4 lata, co nie? 4, a nie 5? To i tak dużo. 4 lata. Nawet ona wygląda lepiej niż nie jeden dzisiejszy tytuł. No widziałem, już w 13. Mogła być właśnie ze 14 i mono. Mogła. Nikt by nie zauważył. Bardziej, że są dzisiaj na przykład gry, te, no, swoją drogą już, że wyglądają gorzej. Ale tu chcę powiedzieć to, że względem technicznym nie umywa się tamtych tytułów, w sensie dzisiejszych.
kurde, co to było? No widzisz, a wyszła z nim 13. No widzicie, jakie magie. Nie, fajna gra. Przyjemnie się gra. A i wygląda ładnie. W sumie trudno mi powiedzieć, która gra na PS3 jest najładniejsza, ale chyba Horizon. No bo Horizon jest nowszy, jakby nie patrzeć. Ale Horizon też kiedyś obgramy, więc porównamy. Są tu może jakieś dymki? Tu jest niby dym, ale to nie taki dym, jaki go poszukuję. No i fajny soundtrack jest. O kurde, szybko! Dobra. Może by tak kupić PS4? I mi się wydaje, że Uncharted troszkę ładniejszy. No ale w sumie, czy też... ładnie. No jest fajny Uncharted. Znaczy Uncharted 4 z tego co widziałem z filmików jest fajny. Ładnie wygląda. To fakt. Kurde, nie blokuj się na ścianach, no. Bez jaj! No serio, ta gra nie jest łatwa też. Bardziej dobrze jest przedłużeniem, uderzeniem na tą bazę. Ogarnięcie sobie tego super ataku. Telltale najładniejsze. Najładniejsze, one mają najlepszą animację. Ja mam swój atak. Uhuhu, homran! Czy cokolwiek to jest, to jest no w tym całym NBA, czy jak się ten sport nazywał.
Minecraft Series, te efekty. Ja przepraszam, animację, no mówię ci, najlepsze animacje, rysy twarzy. O, jest kominek. Ja nie wiem, co ludzie widzą w grach Telltale, żeby tyle hajsu za to płacić. A więc w zasadzie też nie wiem, choć kupuję. Jestem jedną z tych osób, które kupują. Myślę, że nikt tego nie wie, demon. Ale nie są takie drogie. No ale swoje kosztują mimo wszystko. No! 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 Ach, kij z tobą. Teraz to by mi się przydał komin. O, dziękuję. No, dziś 70 zł. Jak spał jak za gier, którą przecież 5 godzin. No czasami więcej, bo epizody trwają od godziny do 30 min. Godziny... Od godziny do godziny 30 minut. Już półtorej godziny, jak wolisz. O, rany ludzi, skadajcie mi spokój. O kurde. Fix. To kluca fix. Naprawdę wy macie jaja, żeby tak przychodzić ciągle. Ja przecież zniszczyłem to. Właśnie myślałem, że o długości gry sobie przypomniałem najładniejszą grę na PC PS4 od The Order 1886. Jak jeszcze 60 euro na premierę. Ale podobno była strasznie krótka, no i zbyt filmowa. Miała taki... Jezus... mocny cliffhanger.
Dobra, to na koniec jeszcze graffiti. O jany. Moje płomienie są coraz szczelniejsze. O, jak fajnie. Za mało timeplayu, za zbyt wiele. Trwa 3 godziny. Ha. To dobrze, ja lubię krótkie gry. Ładna to ona jest, najładniejsza gra na pierwszy Life of Black Tiger. Bez dwóch zdań. Grafika rozgrywająca gałki oczy z dopracowaniem. 3 godzina gra to nie gra. To co w sutki dopiero teraz ukryty ending do MGS-a piątki. Wow. To się na wstęp do gry. W grach RPG owszem. Tyle się robi postać. O, jaki fajny, pocieszny. Stylowe. A powiem, że nawet fajne. Dobra, to tak. To potwój. O Jezus. Pyk. Mam dopiero drugi poziom karmy, tak? Super wyskok dymny. To jest też fajne, ale no, w sumie jest stać mnie. Rakieta. Wyścig dym. A, dobra. Mam dużo tych, to mogę sobie pozwolić. Uuu, to jest fajne. Hello. Zamień się w pył, hahaha. Nikt nie znajdzie twoich zwłok, nikt nie wie, że zginąłeś. Będziesz poszukiwanym. Jestem złym człowiekiem. Że tam kilkaset ludzi zabił od razu potwór. Oj tam, zdarza się, no. Dobra, moce. Co o mnie wiecie? Jestem przestępcą. Naruszenie konwencji z Vancouver. Co to jest za konwencja z Vancouver? Pierwszy słyszę o takich konwencji. Wandalizm, terroryzm, morderstwo pierwszego stopnia. Uhuhu. Brzmi fajnie. Safe. Zagrałem w Team Fortress, przywracają moją ulubioną sieć serwerów i wraca stara ekipa. Czy ja będę miał czas na Tabalion? O chłopie, masz do wyboru Batalion i Team Fortress. To jest oczywiste, że co masz do wyboru. Graj w tego w defa, nie pierdziel. Ej, ale czy ja zapisałem w ogóle? Dobra, zamknij aplikację. No i to tyle będzie z tego.